stanął na czele strajku w Stoczni Gdańskiej i zaczęła się jego wielka polityczna przygoda. W charakterystyce SB z sierpnia 1980 roku czytamy: cieszy się dużym uznaniem i autorytetem wśród strajkujących stoczniowców. Posiada zdolność podporządkowania sobie współpracowników, zwolennik twardej dyscypliny i porządku w działaniach realizowanych przez robotników na terenie stoczni. Po wprowadzeniu stanu wojennego został internowany. Mimo nacisków nie załamał się i rok później wyszedł na wolność. Powrócił do pracy w stoczni i trwał jako symbol Solidarności. Udzielał wywiadów zagranicznym mediom, spotkał się z papieżem w czasie jego wizyty w Polsce, był symbolem i niekwestionowanym liderem zdelegalizowanego związku.